Coś, co jest dobre dla Berlina i dla Paryża, niekoniecznie jest dobre dla Greków, albo dla Polaków, albo dla Włochów czy innych. Mechanizm relokacji, tak jak mówiłem wcześniej, on nie rozwiązuje kryzysu. On wręcz stanowi zachętę dla kolejnych imigrantów z Afryki czy Bliskiego Wschodu, żeby przybywali do Europy. Państwa centralne, one się nauczyły przesuwać koszty na peryferię. I dlatego to tak zwane przywództwo europejskie nie jest dla nas dobre, ale też nie jest dobre dla integracji europejskiej. Wołanie w tym momencie o pokój przez Orbana jest o tyle bałamutne, że oczekuje po prostu jednostronnych, w gruncie rzeczy, koncesji ze strony Kijowa na koszt agresora. Witam Państwa serdecznie, ja się nazywam Stanisław Kruszany-Barłkowski i zapraszam Państwa na rozmowę z profesorem Tomaszem Grosse z Uniwersytetu Warszawskiego. Witam Pana profesora. Witam serdecznie. Na początku chciałbym porozmawiać o kwestiach bieżących. Viktor Orban właśnie wizytuje w Rosji, w Moskwie, widzi się z prezydentem Władimirem Putinem. Wcześniej był w Kijowie i jak możemy się domyślać, próbuje w pewien sposób szukać możliwości zawieszenia broni. Pytanie, co w ogóle jest w stanie ugrać? Czy jego działanie jest, że tak powiem, w interesie Unii Europejskiej? Gdyż większość przedstawicieli wysokich z Unii jednoznacznie odcinają się od tego działania, chociażby Charles Michel, który mówi o tym, że Węgry nie mają oczywiście mandatu do nawiązywania kontaktów z Rosją w imieniu Unii Europejskiej. Więc proszę o komentarz do tej sytuacji. No w istocie tutaj oficjele europejscy z Unii Europejskiej dość gromko deklarują, że to nie jest wizyta w ramach prezydencji Węgier w Unii Europejskiej, czyli Orban nie ma żadnego mandatu, żeby jako przedstawiciel Europy, jako przedstawiciel Unii Europejskiej prowadzić jakieś negocjacje z Kijowem czy z Moskwą. I to jest dość oczywiste, że w istocie Orban nie ma takiego mandatu, no ale można przytoczyć wielokrotnie różnego rodzaju wizyty zagraniczne, chociażby prezydenta Macron, który też nie pełnił żadnej, absolutnie żadnej funkcji, nawet nie w czasie francuskiej prezydencji, a mimo wszystko rozmawiał przykładowo z przewodniczącym Xi w imieniu Unii Europejskiej, podejmował nawet konkretne decyzje dotyczące tego, co później agencje europejskie mają czynić lub nie. Więc tutaj ze strony tych urzędników z Brukseli, no to jest to przykład pewnej, nazwijmy to, hipokryzji. Aczkolwiek w jednym oni zapewne mają rację, to znaczy Orban jednak w sprawach Moskwy, w sprawach Kijowa i tego konfliktu nie reprezentuje większości państw członkowskich, nie reprezentuje stanowiska Unii Europejskiej. Wielokrotnie zresztą wchodził w konflikty, czy to z instytucjami, czy z innymi państwami, jeśli chodzi na przykład o pomoc dla Ukrainy albo sankcje nakładane na Moskwę. W związku z tym tutaj nie ma żadnej zbieżności, albo w bardzo niewielkim stopniu ta zbieżność może być, jeśli chodzi o niektóre przynajmniej państwa członkowskie. Zresztą umówmy się, to hasło Orbana, że on jest zwolennikiem pokoju, że on reprezentuje grupę, czy to państw członkowskich, czy własnych obywateli, którzy są zwolennikami pokoju. Ja myślę, że to jest o tyle mylące hasło, że tak naprawdę nie sądzę, żeby ktokolwiek w Unii Europejskiej, zarówno na Węgrzech, jak i w Polsce, był zwolennikiem wojny.
Natomiast my musimy pamiętać, kto jest odpowiedzialny za tą wojnę. Kto został napadnięty i przez kogo. Więc po prostu wołanie w tym momencie o pokój przez Orbana jest o tyle bałamutne, no, że oczekuje po prostu jednostronnych w gruncie rzeczy koncesji ze strony Kijowa na koszt agresora. Już pomijam, że to jest niezgodne z tak zwanymi wartościami europejskimi i z prawem międzynarodowym, no ale przede wszystkim jest to też trudne do przełknięcia dla niektórych państw ze względów geopolitycznych, bo po prostu niektóre państwa, zwłaszcza wschodniej flanki NATO, czują się zagrożone przez imperializm rosyjski i obawiają się, że pójść nagradzanie agresora po prostu będzie bardzo złą praktyką, która później może się obrócić również przeciwko państwom członkowskim Unii Europejskiej. Więc tak czy inaczej, kończąc ten wątek, wydaje mi się, że sam Orban jako premier Węgier, no tutaj niewiele może zrobić, jeśli chodzi o ten konflikt ukraińsko-moskiewski. Znacznie potężniejsi politycy, przedstawiciele potężniejszych państw, no w niewielkim stopniu mogli tutaj wpłynąć na ten konflikt, chociaż się przecież też starali o jakieś rozwiązanie pokojowe. Można by powiedzieć, że połamali sobie zęby na tym zarówno przywódcy francuscy, jak i niemieccy, którzy przynajmniej na początku konfliktu wzywali właśnie do pokoju i chcieli dokładnie rozwiązania pokojowego. No potem się okazało, że nikt ich nie słucha, przynajmniej jeśli chodzi o Kreml. Zobaczymy, jak to będzie z Trumpem, który trochę buńczucznie zapowiada, że w ciągu jednego dnia zakończy tę wojnę. No ale na pewno Trump czy Stany Zjednoczone mają większe przełożenie na Moskwę czy na Kijów niż Viktor Orban. No właśnie, a jeśli chodzi o to przełożenie, bo w ogóle cała ta wizyta jest teraz postrzegana z perspektywy Unii Europejskiej właśnie ze względu na prezydencję Węgier. Ale pytanie do pana profesora, jak rzeczywiście ta pozycja i to stanowisko jest istotne? Czy rzeczywiście tutaj jest duża moc sprawcza, jeśli chodzi o Węgry, z tytułu właśnie prezydencji w Radzie Unii Europejskiej? No tutaj wszyscy się obawiali tej prezydentury. Przecież były nawet takie plany w Unii Europejskiej, żeby wykluczyć Orbana czy Węgry od wypełnienia tej funkcji, albo na przykład przełożyć tę prezydencję węgierską na inny termin, na późniejszy termin, odłożyć ją w czasie, mówiąc krótko. Właśnie dlatego, że jednak sterowanie agendą w Radzie Unii Europejskiej przez dyplomatów węgierskich no ma pewien wpływ, ma pewne znaczenie. Generalnie polega to na tym, że szef czy przewodniczący tych różnych instytucji międzyrządowych, przede wszystkim w ramach Rady Unii Europejskiej, on może pewne tematy zatrzymać, a inne proponować, czyli niewygodne dla siebie tematy może odłożyć ad acta i przez pół roku narodowej prezydencji po prostu instytucje Unii Europejskiej, międzyrządowe po prostu nie pracują nad tymi dokumentami, a z kolei może uruchomić inne tematy, inne propozycje, które się pojawiły wcześniej, albo sam może wystąpić z pewną inicjatywą. Oczywiście z punktu widzenia procesu legislacyjnego formalną inicjatywę ma Komisja Europejska. Więc w przypadku przewodniczenia Radzie Unii Europejskiej bardziej tutaj chodzi o to, że pewne rzeczy będą wstrzymywane albo będą reformułowane w taki sposób, który będzie bliższy interesom węgierskim lub państw, które z Budapesztem współpracują.
Natomiast jeśli chodzi o samą inicjatywę prezydencji, no to ona jest ograniczona przede wszystkim w sferze dyplomatycznej. Natomiast oczywiście to nie znaczy, że instytucje międzyrządowe nie mogą dyskutować już nie o konkretnych projektach legislacyjnych, ale o pewnych inicjatywach politycznych albo o pewnych projektach, nazwijmy to, które dopiero w przyszłości mogą się przekształcić w jakieś regulacje Unii Europejskiej. Tak czy inaczej, prezydencja oczywiście ma pewne pole manewru i tutaj wszyscy obawiali się, że Orban będzie to wykorzystywać w sposób, który będzie oczywiście nie tylko zgodny z interesami narodowymi, ale przede wszystkim, że to nie będzie zgodne z wolą większości państw członkowskich. I to był zasadniczy problem. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Na razie mamy pewną agendę, pewne priorytety prezydencji, tak zresztą jak to jest zwyczajowo. I część tematów się powtarza, jeśli chodzi o te poprzednie prezydencje. Część jest, byśmy mogli powiedzieć, nowych tematów. Część tematów też wychodzi naprzeciw, na przykład zgodnie z intencjami Niemiec czy pani von der Leyen. Więc tutaj na razie ja nie widzę jakichś potężnych konfliktów ani zgrzytów. Dobrze. A teraz przechodząc do spraw bardziej strategicznych, mniej bieżących. Napisał pan profesor tekst, który ukazał się na łamach Nowej Konfederacji niedawno. I pan profesor w tym tekście na początku w pewien sposób diagnozował sytuację, że Unia znalazła się w pewnym kryzysie. I teraz rysują się cztery scenariusze potencjalne, jak dalej przyszłość Unii Europejskiej może się rysować. Jednak chciałbym na początku zapytać, jak rysuje się ten kryzys, z czego on wynika, właśnie żeby rozszerzyć tę diagnozę sytuacji, w jakiej obecnie się znaleźliśmy w Unii. Tak naprawdę my mamy całą paletę różnego rodzaju kryzysów w Unii Europejskiej. Mamy kryzys migracyjny, który się toczy od kilkunastu lat i nic nie wskazuje na to, żeby on się zakończył. Dlatego, że no, Bruksela po prostu i państwa członkowskie nie, przynajmniej niektóre, nie wykazują woli, żeby zakończyć ten kryzys. Mamy cały czas trudną sytuację, jeśli chodzi o strefę euro. Więc ten kryzys, który pamiętamy ze strefy euro, który się otarł o Europę w gruncie rzeczy dwukrotnie, bo również w trakcie pandemii, on w każdej chwili może wrócić. Mamy szereg innych kryzysów, które dotykają Europy. Przede wszystkim mamy dość trudną sytuację gospodarczą, mamy ambicje klimatyczne, które mogą rozłożyć Europę na łopatki, w sensie pogorszyć jej sytuację ekonomiczną, doprowadzić do jeszcze większego eksodusu inwestorów, którzy po prostu nie będą wytrzymywać dłużej tych rosnących cen energii, a jednocześnie firmy europejskie mogą w jeszcze większym stopniu niż to ma miejsce dzisiaj oddawać pole największym globalnym konkurentom, czyli firmom amerykańskim lub chińskim. Więc tych kryzysów różnego typu jest wiele. Mamy też przecież coś, co też można nazwać kryzysem politycznym, czyli rosnące rzesze wyborców nastawionych bardzo krytycznie, eurosceptycznie wobec Unii Europejskiej. I ostatnie wybory do Parlamentu Europejskiego pokazały w tym kontekście ciekawą rzecz. Mianowicie no nastąpił jednak zwrot, może nie taki duży, ale jednak w prawo, w stronę konserwatywną. Niemniej po raz kolejny, tak jak
zawsze miało to miejsce w Unii Europejskiej i w Parlamencie Europejskim. Nic z tego nie wynika, czyli mamy dokładnie tą samą koalicję, która rządziła wcześniej i mniej więcej ten sam program, który coraz mniej podoba się wyborcom. Czyli mamy pewnego rodzaju wadliwie funkcjonujące mechanizmy demokracji w Europie, które są przyczyną właśnie różnego rodzaju kryzysów o charakterze politycznym, z być może najważniejszym, który należałoby nazwać kryzysem demokracji w Europie. Więc taka jest sytuacja, jeśli chodzi o Unię Europejską. Ona jest bardzo nieciekawa, bo niezależnie od tych różnych kryzysów mamy też kryzys geopolityczny, który nie wiadomo, kiedy się skończy, jak się skończy. A mamy świadomość wszyscy tego, że Putin doprowadzi wojnę hybrydową z Unią Europejską i stara się osłabić Unię Europejską, zdestabilizować wewnętrznie na wszystkie możliwe strony, między innymi poprzez presję migracyjną, której my jesteśmy między innymi ofiarą, jako kraj wschodniej flanki. Ale biorąc właśnie pod uwagę tą sytuację licznych napięć, kryzysów i dodatkowo agresywną politykę Moskwy wobec Unii Europejskiej, no to wszystko przedstawia obraz dość pesymistyczny. No właśnie, i w tym kontekście tych kryzysów, trudnej sytuacji, także w kontekście Rosji, pan profesor rysuje cztery możliwe scenariusze dla przyszłości Unii. Pierwszy to dalsza centralizacja, drugi to decentralizacja, potem dezintegracja oraz jakiś rodzaj transformacji w zmienionej formule. Teraz proszę powiedzieć, który z tych scenariuszy pana profesora zdaniem ma największą szansę, żeby się ziścić, i proszę pokrótce streścić, z czym one się wiążą. Moim zdaniem w gruncie rzeczy każdy spośród tych scenariuszy może się zrealizować. To jest pewien paradoks. One nie do końca się wykluczają. Ale one tworzą pewną sekwencję wydarzeń, która może nastąpić i którą ja projektuję, czy staram się prognozować. Teraz tak, pierwszy scenariusz to jest ten, z którym mamy do czynienia obecnie, czyli scenariusz centralizacji. Ona się odbywa na dwa sposoby. Po pierwsze, poprzez działania pozatraktatowe, głównie ekspansję kompetencyjną ze strony Komisji Europejskiej, Trybunału Sprawiedliwości, też Parlamentu Europejskiego. One coraz silniej centralizują władzę w Unii Europejskiej kosztem państw członkowskich, zwłaszcza tych średnich i mniejszych. Teraz mamy na agendzie projekt sformalizowania tej centralizacji, jej przyspieszenia poprzez zmiany traktatu. I te zmiany traktatowe w gruncie rzeczy zmierzają do tego, z czym mamy do czynienia w ostatnich latach, co moim zdaniem narastało w czasie tych rozlicznych kryzysów, czyli tendencją centralizacyjną, która karmi się iluzją, że jeżeli będziemy mieli bardziej skoncentrowaną władzę w Brukseli i łatwiejszy sposób podejmowania decyzji, przede wszystkim przez największe państwa członkowskie, takie jak Francja i Niemcy, to mówiąc krótko, Unia będzie działać sprawniej i w związku z tym sprawniej będzie rozwiązywać kryzys. Ja mam wątpliwości co do tego. Uważam, że tak jak Francja i Niemcy do tej pory zarządzały Unią Europejską, tak w dalszym ciągu będą zarządzać, tylko będą mieli być może skuteczniejsze instrumenty. Niemniej podstawowy problem Unii Europejskiej moim zdaniem nie polega na tym, że ona ma zbyt słabe instrumenty zarządzania, tylko że przywództwo jest niewłaściwe. I przywództwo
zarządza, podejmując złe, nietrafne decyzje. Czyli mówiąc krótko, to samo przywództwo, które wcześniej mieliśmy, czyli te same dokładnie elity ponadnarodowe plus największe państwa Europy Zachodniej, one w dalszym ciągu będą sterowały Unią Europejską, a ponieważ będą mieli być może sprawniejsze instrumenty, no to będą jeszcze szybciej kierować ten okręt na górę lodową. Więc to dysfunkcjonalne zarządzanie będzie po prostu jeszcze bardziej, bym powiedział, ambitne. Bo skoro polityka klimatyczna okazała się pomyłką, no to to samo mniej więcej kierownictwo, które odpowiada za tą politykę klimatyczną, no będzie realizowała ją, chciało ją realizować jeszcze szybciej, jeszcze bardziej ambitnie. Jeżeli kryzys migracyjny jest nierozwiązywany, to przecież nie dlatego, że Węgry czy Polska blokują te rozwiązania antykryzysowe, tylko dlatego, że po prostu Niemcy i Francja bardzo źle podeszły do tego sposobu rozwiązywania kryzysu. I im się wydaje, że mechanizm relokacji migrantów wewnątrz Unii Europejskiej to jest jakieś panaceum na ten kryzys. No, oczywiście nie rozwiązuje to kryzysu, tylko go zaostrza. Dlatego, że to jest klarowna zachęta dla imigrantów z Afryki czy Bliskiego Wschodu, żeby jeszcze w większej liczbie przybywali do Europy. Więc złe przywództwo, a nie złe narzędzia. Centralizacja nic w związku z tym tutaj nie da, natomiast może spowodować różnego rodzaju napięcia polityczne, z którymi mamy już dzisiaj do czynienia, że po prostu część wyborców się buntuje przeciwko tej centralizacji. A skoro się buntują wyborcy, no to będą się buntować również rządy. Więc to tworzy zarzewie bardzo potężnych problemów o charakterze politycznym, które wynikają z tego, że po prostu mamy przede wszystkim w największym stopniu kryzys demokracji w Europie. Ten kryzys demokracji jest tylko i wyłącznie zwiększany przez większą centralizację zarządzania. Czyli centralizacja zarządzania wcale nie przyniesie jakichś widomej poprawy zarządzania europejskimi kłopotami, natomiast przyniesie większe napięcia polityczne, które są wprost wynikiem deficytu demokratycznego, jak to się czasami nazywa, czyli kryzysu demokracji w Europie. Jeżeli społeczeństwa są na przykład przeciwko relokacji, tak jak Polacy, i nawet kolejne rządy polskie są przeciwko relokacji, bo zarówno rządy konserwatywne, jak i liberalne, przypomnijmy, były przeciwko relokacji. A potem Bruksela wymusza tą relokację siłą poprzez sankcje finansowe, poprzez przymus regulacyjny. No to oczywiście to nie jest rozwiązanie demokratyczne, bo polski demos, wspólnota polityczna, polska demokracja w postaci parlamentu, w postaci kolejnych rządów odrzuca ten przymus. Więc jeżeli ktoś naciska na jakiś mechanizm europejski wbrew demokracji, no to natychmiast zaostrza kryzys demokracji w Europie. Okej, okay, właśnie... proszę powiedzieć, panie profesorze, czy w takim razie decentralizacja jest naturalnym rozwiązaniem tej sytuacji, żeby rozdzielić te kompetencje? Decentralizacja jest naturalnym rozwiązaniem. Jest mnóstwo różnych metod bardziej elastycznych, bardziej zdecentralizowanych, nawiązujących do takich modeli jak Europa koncentrycznych kręgów albo Europa wielu prędkości albo zróżnicowana integracja. Mówiąc krótko, nie musimy łamać demokracji i zmuszać niektórych wspólnot demokratycznych do tego, żeby coś robiły. Możemy pozostawić pewną swobodę zarządzania i zarządzać w oparciu o tak zwaną koalicję chętnych. Jeżeli ktoś chce się integrować, proszę bardzo, niech się integruje głębiej,
Ale nie można tego robić wbrew woli wspólnot demokratycznych w Europie, czyli demokracji narodowych. Z tego punktu widzenia decentralizacja jest lepsza na pewno z punktu widzenia politycznego, czyli z punktu widzenia tego najważniejszego kryzysu demokracji. Ale też decentralizacja zarządzania paradoksalnie może być okazać się bardziej efektywna z punktu widzenia rozwiązywania konkretnych problemów. Bo jeżeli się na przykład pozostawi pewne problemy państwom członkowskim, żeby one same zadecydowały, w jaki sposób chcą je rozwiązywać, a Unia Europejska tylko będzie wspierać, będzie pełnić funkcję subsydiarną, czyli pomocniczą. Jeżeli państwo nie ma odpowiednich na przykład środków, to będzie wspierała dany rząd. No to w ten sposób wszystko się może odbyć zgodnie z wolą demokracji, lokalnych demosów, a nie poprzez zaognianie kryzysu demokracji, czyli poprzez taką zasadę, że to Bruksela wie najlepiej, jak rozwiązywać kryzysy w Europie, znacznie lepiej niż lokalne elity, niż lokalne społeczeństwa, i ona po prostu będzie pewne rozwiązania zmuszać, narzucać odgórnie i zmuszać te społeczeństwa do tego, żeby reagowały na kryzys tak, jak chce Bruksela. No to jest po prostu, to może być na sam koniec również nieefektywne i zresztą jest nieefektywne. Na płaszczyźnie czysto ekonomicznej czy różnych innych problemów do rozwiązania. Więc uważam, że centralizacja jest groźna i nieskuteczna i zaostrza kryzys polityczny, czyli demokratyczny. Decentralizacja jest o wiele lepsza, ale niestety póki co, w tej chwili elity w Europie Zachodniej, które mają najwięcej do powiedzenia o tym, w jakim kierunku zmierza Unia Europejska, preferują metody dalszej centralizacji, a nie decentralizacji. A jeśli chodzi o ten kryzys przywództwa, o którym pan profesor mówi, czy decentralizacja także jest naturalnym tego rozwiązaniem, czy ona przyniesie to, że po prostu poprzez przeniesienie wielu kompetencji to ta centralna władza europejska zostanie tak rozmiękczona, że już nie będzie miała znaczenia i czy to będzie rozwiązanie? No przede wszystkim problem przywództwa w Unii Europejskiej, poza tym, że jest nieskuteczny, co już powiedziałem wcześniej, polega na tym, że najsilniejsze kraje, czyli Francuzi i Niemcy, narzucają wszystkim pozostałym swoje interesy. Coś, co jest dobre dla Berlina i dla Paryża, niekoniecznie jest dobre dla Greków, albo dla Polaków, albo dla Włochów czy innych. To po pierwsze. I to w sposób obiektywny. I tutaj widzimy to na przykładzie wielu kryzysów. Więc jeżeli oni poprzez instrumenty scentralizowane narzucają pewną politykę antykryzysową, to być może robią sobie dobrze, tak? Z punktu widzenia interesów narodowych Francji albo Niemiec. Ale szkodzą lub przerzucają koszty na inne nacje, no dlatego, że nie uwzględniają po prostu tamtych interesów. Kolejna rzecz z tym przywództwem, nazwijmy to w cudzysłowie europejskim, a tak naprawdę francusko-niemieckim, polega na tym, że to jest zwycięstwo interesów partykularnych nad interesem całości. Czyli jeszcze raz, to, co jest dobre dla Francji i dla Niemiec, niekoniecznie jest dobre dla całej Unii Europejskiej. I najlepszym tego przykładem jest to, jak jest rozwiązywany kryzys migracyjny. No, oczywiście Francuzi i Niemcy mają nadmiar imigrantów. W związku z tym chcą ich przesunąć do Europy Środkowej. To jest niedobre z punktu widzenia naszych interesów, na przykład polskich, ale też jest niedobre dla całej Unii Europejskiej, bo ten mechanizm relokacji, tak jak mówiłem wcześniej, on nie rozwiązuje kryzysu. On wręcz stanowi zachętę dla kolejnych imigrantów z Afryki czy Bliskiego Wschodu, żeby przybywali do Europy. Więc ta perspektywa partykularna, ona jest doraźna, ona jest niedobra bardzo często z punktu widzenia interesu całości, interesu całej Unii Europejskiej. No i w oczywisty sposób bardzo często jest niekorzystna dla państw słabszych, dla państw peryferyjnych, klientelnych.
No niestety my jesteśmy, mamy to nieszczęście, że my nie jesteśmy centrum geopolitycznym Unii Europejskiej, my jesteśmy peryferią tego systemu. I w sytuacji kryzysów te bardziej uprzywilejowane państwa centralne, one się nauczyły przesuwać koszty na peryferię. I dlatego to tak zwane przywództwo europejskie nie jest dla nas dobre, ale też nie jest dobre dla integracji europejskiej. To ostatnie pytanie, może tworzące pewną taką klamrę kompozycyjną, czyli znowu nawiążę do Rosji. Czy decentralizacja może prowadzić, bo już słyszę po prostu argumenty, które mogłyby się pojawić z tej drugiej strony, czy mogą, czy decentralizacja może rozmiękczyć wpływ Unii Europejskiej w kontekście wyzwania geopolitycznego, jakim jest Rosja? No przede wszystkim my nie będziemy mieli iluzji, że na przykład Niemcy, zarządzając polityką obrony, poprawią nasze bezpieczeństwo. Bo oni tego nie chcą robić, nigdy nie chcieli i nie zrobią. Bo mają po prostu inne postrzeganie perspektywy bezpieczeństwa niż Polacy i w ogóle mają inne interesy geopolityczne. Oni chcą się dogadać z Rosją, a nie bronić na przykład własnym kosztem wschodniej flanki Unii Europejskiej. Tak samo jak próbowali na początku i chyba również i obecnie rozwiązać kryzys ukraiński, tak będą chcieli rozwiązać ewentualnie kolejny kryzys, gdyby on eskalował w przypadku agresji rosyjskiej na wschodnią część Unii Europejskiej czy NATO. Więc to przywództwo, centralizacja wzmacnia przywództwo Niemiec w polityce obrony, które moim zdaniem utrudnia nam obronę i pogarsza nasze bezpieczeństwo. Mówię o polskim bezpieczeństwie, a nie jest w żaden sposób rozwiązaniem naszych problemów. Natomiast ja tutaj chciałem też powiedzieć o pewnej sekwencji wydarzeń, którą prognozuję w tym tekście. Oczywiście nie wiadomo, czy mam rację, czy nie, bo to jest tylko prognoza. Ale ja uważam, że te wszystkie kryzysy i niewłaściwa metoda ich rozwiązywania, czyli centralizacja, w końcu doprowadzi do bardzo przyspieszonych i niezwykle silnych tendencji dezintegracyjnych, których Unia Europejska prawdopodobnie nie przetrwa, a na pewno nie przetrwa Europa Zachodnia, bo Europa Zachodnia jest w jeszcze gorszym położeniu społecznym, politycznym, ekonomicznym niż Europa Środkowa. I na pewno niż nam się wydaje. Wydaje mi się, że większość Polaków nie ma świadomości, jak głęboko w kryzysie jest zanurzona Europa Zachodnia, przykładowo Francja, ale również Niemcy. Więc przewiduję, że to gaszenie pożaru przez benzynę, czyli przez centralizację, doprowadzi do bardzo potężnego pożaru, czyli zwiększonych tendencji dezintegracyjnych w stosunku do wszystkiego, co widzieliśmy do tej pory. I to będzie jakby kolejna sekwencja wydarzeń. Trudno powiedzieć dokładnie kiedy, ale ona może nastąpić w przyszłości. I też projektuję w tym kontekście kolejny jakby etap, który będzie próbą odbudowy integracji europejskiej, ale na gruzach tej wcześniejszej, nieudanej integracji, gdzie pod przywództwem francusko-niemieckim. Dodajmy też, bo o tym nie mówiliśmy wcześniej, ale kolejną wadą tego przywództwa jest to, że ono jest wewnętrznie skłócone. I to bardzo dobrze widać w ostatnich latach. Więc jeżeli jeden ciągnie w lewo, a drugi w prawo i przez długi okres czasu nie mogą się dogadać, no to nie jest dobre przywództwo, a my poprzez centralizację tylko to wzmacniamy. To właśnie ten kłócący się tandem. Ale wracając do głównego wątku. Otóż uważam, że po jakimś czasie pojawią się znowuż projekty integracji europejskiej, tylko że one będą musiały czerpać wnioski z wcześniejszego doświadczenia nieudanej integracji. I właśnie uważam, że dzięki temu
ta próba odbudowy integracji europejskiej, a tak naprawdę zbudowania ją od początku, będzie mogła się oprzeć o innych, na innych wartościach i na innych metodach zarządzania, czyli bardziej na demokracji, a więc na szacunku dla narodowych demokracji oraz bardziej w sposób zdecentralizowany niż scentralizowany. Okej, okay. I tym akcentem zakończymy dzisiejszą rozmowę. Bardzo panu profesorowi dziękuję za tą wizję, która mam nadzieję przyczyni się jednak do ugaszenia tego pożaru, z którym mamy obecnie do czynienia. Bardzo dziękuję panu profesorowi. Dziękuję pięknie.